Rozmowa dnia. Zgodnie z zapowiedzią gościem Sygnałów Dnia, pierwszym gościem dzisiejszym Sygnałów Dnia jest Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, dzisiaj też jest wywiad w... Grzegorz Schetyna udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej i mówi tak, z jednej strony, że to, co państwo zaproponowali na konwencji sobotniej Prawa i Sprawiedliwości, to przekupstwo. Kilka zdań wcześniej mówi, że w zasadzie przypomina, że zarówno ta 13. emerytura, jak i 500+ na każde dziecko to pomysły Platformy Obywatelskiej. Tylko nie wprowadzone. PO razem z PSL-em rządziły przez 8 lat. A bo to pomysły sprzed 2 lat. A to dopiero wtedy doszli do wniosku, że trzeba działać na rzecz ludzi, że zadaniem rządzących jest to, aby Polska się rozwijała, aby obywatele naszego kraju, żeby ich poziom życia wzrastał. Ale oni, kiedy rządzili, to tak na te sprawy nie patrzyli. Dopiero od 2015 roku, od czasu zwycięstwa w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej i Prawa i Sprawiedliwości, wtedy dopiero zmieniło się, a dziś oni by chcieli, żeby było tak, jak było. Zresztą premier Jarosław Kaczyński mówił, że oni by chcieli, żeby było jeszcze gorzej, bo to, co proponują, no to właśnie to nie jest rozwój, to jest stagnacja, to jest utrzymanie Polski w roli dostarczyciela taniej siły roboczej i miejsca zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami naszego kraju. Jeszcze jeden zarzut też z tej rozmowy z Grzegorzem Schetyną. Grzegorz Schetyna mówi, że PiS nie wie, jak sfinansować te programy. Te programy, które zapowiedział, mówi oczywiście, że Platforma Obywatelska wie, jak to sfinansować. No właśnie, jak się pan odniesie do tego zarzutu? Mówiąc wprost, oni nie potrafią rządzić, a Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beaty Szydło, udowodnił, że potrafi rządzić. Prawo i Sprawiedliwość po prostu potrafi rządzić. I to jest kluczem, dlatego że mówili, chociażby były minister finansów Rostowski mówił, że nie ma pieniędzy na program 500+. Mówił to samo Donald Tusk, kiedy był premierem, a rząd Prawa i Sprawiedliwości... To państwo przypominali te słowa na konwencji. A więc właśnie, bo to jest niezwykle ważne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że program 500+ został wdrożony, że został sfinansowany. Dziś możemy powiedzieć w ten sposób, że budżet za rok 2018 został wykonany w sposób perfekcyjny, bardzo niski deficyt, najniższy w historii, bardzo niskie bezrobocie, wzrost gospodarczy kształtujący się w poziomie rekordowych wzrostów gospodarczych, a więc można, bo po prostu Prawo i Sprawiedliwość potrafi rządzić. A to, że potrafimy rządzić, powoduje, że możemy rozbudować program 500+, już od 1 lipca na każde pierwsze dziecko. To jest... W pana ocenie te zapowiedzi nie są zagrożone, to znaczy tym nie są zagrożone jakimś przesunięciem czasowym, bo rzeczywiście ten czas nakreślony przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego no jest taki bardzo krótki na wprowadzenie wszystkich tych propozycji, bo już na wiosnę emeryci, później początek lata rodziny z dziećmi, no ale w tym roku też będzie uchwalona sprawa dotycząca transportu, rozwoju, odbudowy tak naprawdę transportu w Polsce kołowego, ale będzie i sprawa uchwalenia tych zmian podatkowych dotyczących najmłodszych pracowników do 26 roku życia. Rządzimy już 4. rok. Mamy odpowiednie doświadczenie. Udowodniliśmy, że można rządzić dobrze, a więc od 1 lipca 500+ dla rodzin od pierwszego dziecka. Już w maju emerytura, ta 13. dodatkowa emerytura wypłacana emerytom, ale także już w kwietniu połączenia PKS-u, połączenia z miejscowościami, które były dotychczas odcięte od świata. To szczególnie dotykało ludzi starszych, którzy w małych miejscowościach, na wsiach nie mogli, jeżeli nie posiadali własnego samochodu, wydostać się, żeby wykonać to, co zamierzali, żeby pojechać do sklepu, żeby odwiedzić, no tak, ale, żeby pojechać do lekarza. Ale też i licealistów, czyli tych, którzy nie mają oczywiście prawa jazdy. Też. Daleko szukać nie trzeba. Takie miejscowości są w gruncie rzeczy w promieniu 35 km od Warszawy. I to jest cel, który chcemy osiągnąć. To znaczy, żeby połączenia komunikacyjne
obejmowały całą Polskę. Mówił premier Kaczyński o tym, że zredukowano o połowę liczbę przejeżdżanych kilometrów rocznie przez autobusy PKS-u, mówię ogólnie, z miliarda do 500 milionów kilometrów. A więc to świadczy o tym, że zrobiono wiele, żeby przygotować te programy. To zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości i my je wdrożymy. Wdrożymy je w życie. Panie ministrze, tym bardziej, że jesteśmy zespołem ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie, którzy mają determinację. Mimo tych wszystkich przeciwności, mimo tego, że nasi przeciwnicy polityczni mówią najgorsze rzeczy o nas, my konsekwentnie realizujemy to, o czym mówimy, dlatego, że jesteśmy wiarygodni. To teraz pytania dotyczące tego, czym pan się bezpośrednio zajmuje, czyli polskiego bezpieczeństwa. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, że Waszyngton szykuje lepszą niż się do tej pory spodziewano propozycję dla Polski, czyli tych żołnierzy będzie więcej, ale również pojawiają się takie informacje, że być może w Polsce, w Wielkopolsce dokładnie, będzie zlokalizowana kwatera generała Armii Stanów Zjednoczonych. Są tacy eksperci, którzy mówią, że to jest najlepszy sposób na stałe, systematyczne zwiększanie obecności wojsk amerykańskich w danym kraju, bo jeżeli jest tam generał, to siłą rzeczy on będzie chciał mieć po prostu czym dowodzić i będzie sam zainteresowany tym, żeby wzmacniać obecność wojsk amerykańskich, bo będzie po prostu tym samym sam swoją pozycję budował. Czuję się osobiście odpowiedzialny za zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Temu służyły moje wizyty w Waszyngtonie, 5 wizyt w ubiegłym roku, rozmowy w Kongresie Stanów Zjednoczonych z przewodniczącymi Komisji Senackiej, Izby Reprezentantów, z wiceprzewodniczącymi, a więc zarówno z politykami Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej. Trzykrotnie miałem sposobność rozmawiania z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, zarówno z poprzednim doradcą, generałem McMasterem, jak i obecnym ambasadorem Boltonem. No i w końcu wizyty w Pentagonie, zarówno z poprzednim sekretarzem obrony Jamesem Mattisem rozmowy, które przeprowadziłem, jak i z obecnym Patrykiem Shanahanem. Zresztą 15 lutego w Monachium odbyłem ostatnią rozmowę z Patrykiem Shanahanem. 16 lutego rano rozmawiałem z senatorem Inhofem, przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej, jaki który przyjechał razem z senatorami. To są negocjacje. Ja już od jakiegoś czasu mówię w ten sposób, że my nie rozmawiamy na temat taki, czy zwiększona zostanie obecność tylko amerykańska. O ile? Tylko jak, tylko jak, tylko jak. To są negocjacje, chociażby dziś w Waszyngtonie. Panie Czarczarze, to ja dopytam. Pan, rozumiem, po tych wszystkich spotkaniach, po tych wszystkich rozmowach, nie ma wątpliwości, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie zwiększona? Nie mam takich wątpliwości. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć ten sukces. Tu chciałbym podziękować publicznie pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, bardzo zaangażowanej w ten proces w Monachium. To właśnie pani ambasador również uczestniczyła w rozmowie z senatorami Stanów Zjednoczonych, dowodząc swojego zaangażowania w ten proces. To jest korzystne dla Polski, bo ja się tymi interesami kieruję, interesami polskimi. To wzmacnia bezpieczeństwo naszego kraju, chociaż mam świadomość tego, że przede wszystkim Wojsko Polskie musi być liczniejsze, stąd powołałem nową dywizję, musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, stąd też kontrakty, które zawieram na rzecz kupienia nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego, ale musi być także mocniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. A więc jest to korzystne dla Polski, ten proces zwiększenia liczebnego wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, jak i dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że w ten sposób Stany Zjednoczone osiągają cel polityczny, jaki przecież sobie stawiały i stawiają wciąż, a więc zapewnienia bezpieczeństwa. A czy my mamy poparcie krajów naszego regionu, naszych sąsiadów, no, którzy też tak samo jak my patrzą na zagrożenie ze strony wschodniej, ze strony Federacji Rosyjskiej w tych staraniach o zwiększoną obecność wojsk amerykańskich? Niewątpliwie tak. W Monachium rozmawiałem z Jurim Luikiem, ministrem obrony Estonii, mówił jednoznacznie w ten sposób, że
poparcie dla tego projektu ze strony Estonii jest jak najbardziej. W czwartek i w piątek w Polsce z oficjalną wizytą była pani prezydent Republiki Litewskiej, pani Grybauskaitė. Był też mój odpowiednik, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej, Raimondas Karoblis, który również powiedział jednoznacznie, że większa obecność, liczniejsza obecność wojsk amerykańskich w Polsce stanowi także wzmocnienie, jeżeli chodzi o całą wschodnią flankę NATO, a więc stanowi także wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy, państw nadbałtyckich. Podobne wnioski wyciągam z rozmowy z moimi odpowiednikami, na przykład z Rumunii, czy też z państw Grupy Wyszehradzkiej. A więc niewątpliwie mamy do czynienia z procesem, który wzmacnia bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Bardzo dziękuję. Pan minister Mariusz Błaszczak, który kieruje resortem obrony narodowej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia.